Dzień dobry, słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażemy Wam pracę pod kątem bólu głowy, bólów migrenowych, które ma Ola. Aczkolwiek są fajnie, bo są mniejsze, dlatego że z Olą w ogóle jesteśmy w takim całym cyklu nagrań dotyczącego pracy z migrenami, gdzie pracowaliśmy sobie już 3 razy. Dzisiaj mamy 4. spotkanie. Idziemy do przodu, ale stwierdziliśmy, że po prostu pociągniemy sobie ten cykl, żeby doprowadzić do tego, żeby po prostu te migreny u Oli nie występowały. Plan jest taki, że dzisiaj popracujemy sobie z obszarem właśnie głowy, poszukamy sobie, jak wyglądają napięcia takich tkanek, jak mięsień skroniowy, żwacz, obszar szyi, potylicy i jak to się ma w stosunku do jamy brzusznej. Pokażę Wam kilka możliwości diagnostycznych, ale także terapeutycznych, przygotowanie pacjenta do pracy wisceralnej, takiej bardzo ogólnej, co może być fajnym urozmaiceniem Waszej terapii w gabinecie, jeżeli tak jeszcze nie pracujecie. Oczywiście wykorzystamy sobie elementy neurodiagnostyki, neuroterapii, co nam da prawdopodobnie fajny efekt. Natomiast jeżeli po prostu chcecie troszeczkę o Oli usłyszeć więcej, to taki mały dokument pojawi się niebawem na naszym kanale YouTube'owym. Dobra, przechodząc w takim razie do naszej pracy, zróbmy sobie kilka prostych testów. Ola ogólnie ma problemy bólowe w obszarze prawej strony twarzy. Ból, który ostatnio jeszcze miał miejsce, jest nad prawym okiem, zgadza się? Tak. Okej, dobra. Więc wyjdziemy sobie od obszaru tego prawego oka, a możemy wykorzystać do tego po prostu pracę tkanek miękkich, które są w tej okolicy. Możemy oczywiście ocenić sobie pracę oka, natomiast na razie skupimy się na pracy, bo to jest tak, ból, który jest nad okiem, ale on też promieni sobie okolicę kości skroniowej. Mówię, że to jest taki obszar. Tak. Dobra. I teraz sytuacja wygląda następująco. Możemy sobie ocenić to na 2 sposoby. Pierwszym sposobem jest ocenia toniczności mięśniowej tych mięśni z użyciem wskaźnika i obciążenia wrzecionek nerwomięśniowych. Jak to wygląda? Biorę sobie mięsień, który działa prawidłowo. Jest to mięsień, który reaguje i w sytuacji wzrostu, trzymaj sobie tak, wzrostu, tu możesz puścić, wzrostu mojego obciążenia, ja czuję, że wrzucam większą siłę i napięcie mi się wzrasta. Wykonuję manipulację wrzecionek i on mi się rozluźnia. Jakbym robił manipulację w drugą stronę, czyli rozciągał, jest wzmocniony, skracam i odpuszczam. Czyli mamy mięsień wskaźnikowy, jest to mięsień, który działa dobrze. I teraz ja sprawdzam, jak działa żwacz. Jestem nad żwaczem, rozciągam żwacz, działa dobrze. Manipulacja, trzymaj. Żwacz działa w porządku. Skroniowy, rozciągam, wracam do mięśnia wskaźnikowego, działa dobrze, trzymaj. Manipulacja, nic się nie dzieje. Czyli widzimy, że mięsień skroniowy jest mięsieniem nadmiernie napiętym, hipertonicznym. Prawdopodobnie kompensuje pracę innego obszaru, niestety za bardzo nie wiemy jakiego. Możemy wybiórczo poszukać, co tutaj się dzieje, aczkolwiek mogą być to też struktury, które są głęboko w jamie ustnej, na przykład, że może być wyhamowany na przykład mięsień skrzydłowy i na przykład skroniowy będzie to kompensował. Ciężko jest to ocenić, ciężko jest to sprawdzić. Natomiast sprawdzimy sobie jeszcze mięsień czołowy teoretycznie. Trzymaj. Trzymaj. I on też jest hipertoniczny. Czyli mamy te obszary skroniowy, czołowy, hipertoniczne. Prawdopodobnie coś kompensują. Co kompensują? Może nie będziemy tracić na to czasu, dlatego że docelowo będziemy sobie szukać, co spowoduje, że te mięśnie odzyskały swoje prawidłowe napięcie mięśniowe, czyli się znormotonizują. Jeżeli one się znormotonizują, to znaczy, że coś, co było wyhamowanego, też się znormotonizuje. Dlatego że sam skroniowy, czołowy są kompensacją. Jeżeli uda mi się zlokalizować obszar, który będzie powodował, że te mięśnie się znormotonizują, to znaczy, że one już nie muszą kompensować. I co się zaktowało? Tylko, że ja niestety nie będę wiedział co, dlatego, że tego nie zlokalizowałem. Moglibyśmy to znaleźć, ale tutaj jest to niepotrzebne marnowanie czasu na diagnostykę, dlatego, że po prostu chcemy, żeby te obszary nam się rozluźniły. Możemy sobie wykorzystać proces Aldebramki bólowej, żeby sprawdzić, czy ten obszar jest związany właśnie z samym obszarem mięśnia skroniowego, czołowego albo po prostu samej czaszki. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Możemy prosić pacjenta, żeby spróbował obciążyć te mięśnie, na przykład przez zaciśnięcie zębów. Zaciśnie zęby. Jak pacjent zaciśnie zęby, to się okaże, że mięsień, który był normotoniczny, też się hipertonizuje, jak mięśnie tutaj, które były hipertoniczne. Dobra. Wiecie co?
Ja zrobię jeszcze jedną rzecz. Rozluźnij się, sprawdzę sobie, jak zachowuje się skroniowy po stronie lewej. Więc jeszcze raz, miesiąc wskaźnikowy działa prawidłowo, obciążam skroniowy, rozciągam wrzecionka po stronie lewej. Co się dzieje? Nic się nie dzieje, dalej normotoniczny. Czyli widzimy, że po prostu problem jest po stronie prawej. Dobra, pacjent w takim razie zaciska zęby, nasz wskaźnik się hipertonizuje i Ola, masz zęby cały czas zaciśnięte, dobra? A ja sprawdzam sobie bramką bólową, głęboką kompresją dla wolnych zakończeń nerwowych. Trzymaj. Nie. I delikatną kompresją, delikatnym bodźcowaniem dla mechanorecepcji. Jest to związane z progiem pobudliwości poszczególnych receptorów. Nic się nie dzieje. Czyli wiemy, że ten problem nie jest w tym obszarze, tak? A może być w innej części czaszki, warto by to sprawdzić, ale oceńmy sobie w takim razie jamę brzuszną. Jakbyście byli już po trzech trapach z Olą, tak jak ja, to byśmy wiedzieli, że jakieś problemy związane z obszarem brzusznej mamy. Dlatego, że często pojawiają się napięcia żołądka, pojawiają się jakieś delikatne problemy z jelitami w sytuacji większego stresu, na przykład jakiejś aktywności fizycznej, gdzieś tam zdarzało się coś takiego, zmiany miejsca zamieszkania, jak mówiłeś, podróżowanie. Okay. Czyli coś tam, nie są tu duże problemy, coś tam się dzieje. My na drugiej terapii robiliśmy też techniki i terapie nakierowane na stres emocjonalny. I też nam wychodziły tam tematy z poziomu właśnie żołądka, wątroby. Więc my podejrzewamy, że jest tam jakiś problem i możemy sobie to ocenić też wykorzystując prostą zasadę bramki bólowej. Czyli pacjent jest, jeszcze raz, zęby zaciśnięte. Ja sobie tutaj odsłaniam jamę brzuszną. Mięsień wskaźnikowy jest hipertoniczny. Cały czas zęby zaciśnięte. Ja robię sobie głęboką kompresję na obszar tutaj wątroba, żołądek, trzymaj i nam odpuszcza. Czyli widzimy, że tutaj coś rzeczywiście się dzieje. Rozluźnij się, palpacyjnie sobie ocenimy. Ok, tu jest. Tak, trochę średnio. Ewidentnie. Możemy zrobić tutaj test podwójnej lokalizacji, nie, rozluźnij się, tak, ręka jest bardzo delikatnie tylko tego obszaru. Nie będę tłumaczył, to jest test, który jest często wykorzystywany w kinezjologii, u nas na kursach neurodynastyki też oczywiście się pojawia. Trzymaj. To jest dobry wskaźnik i tutaj mamy problem. Dobra. Ogólnie też możecie się zastanawiać, dlatego że jakby ktoś u nas na kursach, to my często wykorzystujemy właśnie takie elementy jak wyjście z poziomu nadnerczy, mówiąc roboczo, albo wyjście z nerwu błędnego. Robimy to na trzecim, czwartym module neurodynastyki. To też pojawiło się w niektórych kursach online'owych, które wyprodukowaliśmy. Na pewno w Neurohedzie był taki temat, gdzie poruszaliśmy właśnie tematy osi stresu i właśnie roboczego wyjścia z nadnerczy. Ja już sobie to u Oli sprawdziłem i tutaj na przykładzie trzech wcześniejszych terapii temat nadnercza, nerw błędny jest już załatwiony. Były to tematy starych urazów kończyny górnej, stresu emocjonalnego i urazów w obszarze głowy, upadek z konia, co robiliśmy sobie ostatnio. I to już jest załatwione, dzięki czemu bóle głowy, które ostatnio wystąpiły, były krótsze i też bez aury. To jest dość duży plusik, ale wiemy, że migreny mają taki charakter związany właśnie z nadwrażliwością na bodźce, zbyt dużą ilością stresu, który po prostu kumuluje się w ciele pacjenta i stąd właśnie objaw bólowy, który właśnie no, wielu pacjentów niestety ma. Więc my wychodzimy sobie od razu z miejsca problematycznego, gdzie ten ból jeszcze nam został, oceniamy sobie pracę tych struktur i idziemy wykonać bramkę bólową, co ja muszę zrobić, żeby mi się ta praca tych obszarów poprawia. Docelowo dzisiaj potrafię, będę chciał, żeby czołowy, skroniowy działy prawidłowo. I żeby jamy brzuszne też działała lepiej, w zależności od tego, ile problemów sobie tam znajdę. Na razie mam jakiś obszar w obszarze wątroby pęcherzyka żółciowego. Idźmy sobie dalej, ocenimy sobie obszar. OK, tak. Żołądka, dobra, tutaj coś się dzieje. Znowu podwójna lokalizacja. Delikatnie tutaj trzymasz, nie wciskasz nic. Trzymaj. Działa, wyhamowuje się, ok, dobra, więc mamy dwa obszary do pracy na pewno, idziemy sobie dalej, obszar jelita cienkiego, trochę grubego już,
Okej. Okay. Raz, dwa, może trzy. Mhm. Dobra. Trzy tematy do pracy, które dzisiaj będziemy mieli. Więc za chwilę będziemy pracowali z jamą brzuszną. Zanim to zrobimy, to przygotujemy sobie ten obszar trochę drenażowo. Jak to zrobimy? Popracujemy sobie z kątami żylnymi w obszarze właśnie tutaj, górnej części klatki piersiowej. Może troszeczkę pacjenta wyciszymy, pracując sobie z obszarem przejścia potyczno-szyjnego, obszarem gardła właśnie, żeby troszeczkę postymulować nerw błędny i też cały drenaż naszego tułowe, więc od tego sobie zaczniemy. Jest to fajne przygotowanie do pracy wisceralnej. Siadam sobie wygodnie i będziemy właśnie pracowali z obszarem szyi. A tutaj fajnie byłoby, żeby pozycja głowy była w jednej linii z resztą ciała. Stara się rozluźnić. Zobaczymy sobie, co się dzieje tutaj z potylicą. O, jest. Nie najgorzej. Trochę jeszcze tego napięcia mamy. Po prawej stronie czujesz to? Tak. Okej. Okay. Dobra. Stara się rozluźnić, spokojnie sobie oddychaj. Prosta technika na przejście potyczno-szyjne, którą prawdopodobnie wszyscy dobrze znacie. Po rozpracowaniu potylicy lecimy sobie na chwilkę na szyjkę, żeby ruszyć chwilkę szyjkę, górny otwór klatki piersiowej, obszar kątów żylnych. Delikatne rozluźnienie. My tak naprawdę robimy to, żeby przygotować troszeczkę ciało na większą ilość prac w przerwie jamy brzusznej. Moglibyśmy de facto tego nie robić i wjechać od razu w jamę brzuszną, ale czasami to nie jest specjalnie dobry pomysł. Tym bardziej, że będę wiedział, że chcę pracować z obszarem wątroby, chcę pracować z obszarem żołądka, chcę pracować z obszarem jelita grubego, więc sporo pracy mnie tam czeka, więc dobrze tego pacjenta przygotować trochę pod kątem właśnie ciśnienia w obszarze poszczególnych cylindrów ciała, drenażowo, i to jest mój plan, żeby tą terapię fajnie przygotować. No i też wiemy, że te często bóle, które mają miejsce, tu prawdopodobnie to się nie dzieje, aczkolwiek wiemy o tym, że migreny z kumulacją wielu czynników, może być tak, że też mięśnie szyi dorzucają się trochę do tego. Tutaj wiemy, że to one się początkowo dorzucały, dlatego że na początku pracowaliśmy właśnie z obszarem taśmy kończyny górnej i prawej strony kręgosłupa szyjnego mięśni karku. I to była nasza pierwsza terapia, ona miała taki charakter bardziej strukturalny, więc ta szyja rzeczywiście była problematyczna, bo nam nie działał tam mózg, nie działał nam pochyłę, nie działa nam klatka piersiowa, nie działa nam dużo rzeczy w prawej kończynie górnej. Teraz już to wszystko fajnie działa, ale i tak tą szyjkę jeszcze troszeczkę ruszymy. Dobra, idziemy sobie w takim razie dalej do właśnie kątów żylnych. Tutaj wykorzystamy sobie proste techniki oscylacji. Mogliśmy oczywiście to masażem tkanek mokrych fajnie rozpracować, klatkę piersiową, piersiowy mniejszy, przegrodę między piersiową a ramiennym, ale wykorzystamy sobie właśnie, z racji, że to jest po prostu przygotowanie, proste techniki drenażowe, gdzie wjadę sobie w kąty żylne, zahaczę się, wybiorę sobie luz tkankowy, ok, i powoli wprowadzę sobie delikatną oscylację. Pacjent spokojnie oddycha, nie napina się, relaksuje się, regeneruje się, a ja powoli robię sobie oscylację. Do momentu aż rzeczywiście poczuję rozluźnienie pod rękoma. Przygotowaliśmy, przechodzimy sobie teraz do pracy z jamą brzuszną. Możemy sobie zacząć od obszaru, nie, na pewno nie będzie żołądka. Tutaj, bo kolejność nie ma dużego znaczenia specjalnie w tym przypadku, ale idźmy z drogą treści pokarmowej i zacznijmy sobie od żołądka. Wykorzystamy sobie proste techniki zahaczania się i zatapiania się głębiej. Zrobimy to w ten sposób, że usiądę sobie wygodnie. Dobra. Może ta ręka leży tutaj? Jest w porządku? Dobra. Wykorzystam sobie kciuki. Wjadę sobie głębiej tutaj pod żeberka. Trochę niefajnie. I teraz patrzę sobie spokojnie, oddycha. A ja wchodzę głębiej. O, coś tam bulgocze nam fajnie.
Może przełożę sobie trochę rękę, będzie mi jeszcze... O, i super, możesz sobie położyć na łaju. Dobra. I jest tak, że po prostu na każdym wdechu wtapiam się trochę głębiej. Na wdechu nie pozwalam wypchnąć swoich palców. Drugim narzędziem, które sobie wykorzystamy, jest taka technika, że ja chwycę sobie tutaj dolne żeberka, wyjadę sobie krawędzie piątego palca głębiej, chwycę sobie tutaj, można powiedzieć, że w takim uchwycie właśnie też dolne żeberka od tyłu, strony grzbietowej, wybiorę sobie bluzkankowy i troszeczkę sobie pooscyluję, tak? W takim ułożeniu, że te narządy trzewne będą gdzieś tam pomiędzy moimi rękoma. Oczywiście tutaj łapię dużo więcej struktur niż tylko żołądek. Nie zależy mi tak specjalnie bardzo precyzyjnej pracy. Ja po prostu chcę rozpracować sobie te obszary o podwyższonym sygnale nerwomięśniowym, czyli to, co nam wyszło na podwójnej lokalizacji między innymi. I żeby nie robić tego tak punktowo w bolesny sposób, to wykorzystam sobie troszeczkę delikatną oscylację, bardziej ogólne techniki. Nie wiem, czy te odgłosy będzie słychać. Ból pytania, przerywanie. Jednak jest potrzeba wjechania tam troszkę głębiej, troszkę pracy precyzyjniejszej. Więc siądę sobie wygodnie. O, znajdę sobie to miejsce. No, już jest w ogóle fajnie, można wjechać w ogóle głębiej. Też poszukam sobie luzu rynkowego i wprowadzę delikatną oscylację, żeby to było w miarę komfortowe dla pacjenta. Pacjent cały czas oddycha, nie spina się specjalnie, gdyż po prostu zahamowanie oddechu wcale nie pomaga na rozluźnienie, w rozluźnieniu. Idziemy sobie dalej. Oczywiście nie fiksujemy się, jak coś tam nie chce nam wszystko od razu odpuścić. Często jest tak, że potrzebujemy po prostu terapii, które się nam się nakładają. Ja często robię tak, że rozpracowujemy sobie, to nam powoli odpuszcza. Jeżeli nie odpuści, tak byśmy chcieli, pacjent dostaje pracę domu nakierowaną na autoterapię danego obszaru. Także Ola na pewno dostanie tej pracy, żeby sobie z żołądkiem popracować troszeczkę. Niekoniecznie codziennie, bo może być tak, że jak tam długo popracujemy, do samego dnia ten obszar jest obity, więc robimy sobie dzień, dwa dni przerwy i dalej sobie wjeżdżamy. Kiedy najlepiej robić to sobie z rana, jak jesteśmy na czczo, albo ewentualnie przed snem, ale tak kilka godzin przynajmniej po posiłku, żeby nie było, że stymulujemy sobie narządy trzewne w sytuacji, kiedy one teraz dość intensywnie pracują, bo tam obrabiają jakiś pokarm. Dobra. Idziemy po stronie przeciwnej. Oczywiście tutaj to miejsce, gdzie jest jeszcze trochę tkliwe, ale palpacyjnie wygląda to trochę fajnie. Zobaczymy sobie na podwójnej lokalizacji. To było dokładnie to samo miejsce, które wcześniej zastosowaliśmy. Jest w porządku. Trzymaj, działa, odruch ucieczki, odpuszcza. Jest fajnie, idziemy sobie dalej, druga strona. Popracuj sobie na razie nogi. Tutaj dla urozmaicenia pracy popracujemy sobie na początku troszeczkę technikami bardziej powięziowymi, gdzie zahaczę, wybiorę luz tkankowy i powoli będę jeździł sobie pod dolnymi żebrami właśnie w obszarze wątroby pęcherzyka żółciowego. Tam pamiętamy, że też nam wychodził problem na podwójnej lokalizacji, więc lecimy sobie z tym obszarem. Powolutku stajemy sobie na wysokości barku pacjenta po stronie przeciwnej i powoli sobie to rozpracowujemy. Oczywiście mógłbym w challenge'u terapeutycznym, co się pojawia na naszych szkoleniach, sprawdzić dokładnie jaki bodziec, ale tutaj nie mam specjalnie dużych możliwości kombinowania, jeśli chodzi o narządy trzewne. Więc po prostu popracuję sobie w kierunkach restrykcji, ograniczeń ruchomości. One najczęściej pokrywają się też właśnie z challenge'em terapeutycznym. Aczkolwiek byśmy chcieli postymulować pacjenta na wiele sposobów, na przykład korzystając z pinopresury albo z jakichś innych dodatkowych technik, które znamy, to oczywiście moglibyśmy to sprawdzić. Jak odczucie? Jest lekki dyskomfort na górze. Na górze. Ta góra u nas jest najbardziej problematyczna, nie? Później sobie jeszcze zaaplikujemy fajną technikę stricte na obszar pod wyrostkiem mieczykowatym. Idziemy sobie dalej. Popracujemy sobie jeszcze z tym obszarem oczywiście. Tu wykorzystamy dość podobną technikę jak po stronie żołądka, gdzie łapaliśmy kontakt pomiędzy tylną a przednią stroną narządu
kompresję, wybieranie luzu, oscylację, tylko zrobimy taką technikę bardziej pompowania. Fajnie sprawdza się to w obszarze wątroby. I teraz tak, znowu ręką od strony grzbietowej ściągam tkanki do góry, ręką od strony brzusznej pcham i teraz będzie technika pcham do dołu, odpuszczam dół, odpuszczam górę, ciągnę do góry i powoli sobie. Przy okazji poprawimy sobie ruchomość dolnych żeberek. Oczywiście wiecie, ja tutaj mówię, że pracujemy na narządzie. No, to wiadomo, że częściowo tak, ale oczywiście pracujemy sobie na więzadła, które ten narząd przyczepia do kręgosłupa, do przepony. Pracujemy oczywiście pośrednio z samą przeponą. Jest to cała masa tkanek, które ruszyłem i bardzo dobrze, bo im więcej tego ruszę, tym lepiej teoretycznie dla mnie i do zdrowia pacjenta, bo pacjenci też się nie psują często pod kątem jakiejś lokalnej dysfunkcji jednej struktury, tylko jest to obszar, który zajmuje większą część ciała, więc oczywiście możemy pracować sobie z większą ilością struktur. W najgorszej opcji popracujemy z miejscami, które nie wymagają terapii i nie wydarzy się nic specjalnego. Słuchajcie, jest fajnie, tak się śmiejemy z Olą, że tutaj ten brzuszek zrobi się taki mięciusia galareta. Bardzo przyjemny w dotyku. Jakby zaczyna przypominać zdrowy brzuszek. Jest spoko, ale oczywiście my tu robimy to, ponieważ interesuje nas obszar głowy. Zobaczymy sobie, co się zmieniło. Wiem, że została nam jeszcze praca z obszarem i tak grubego. Za chwilę zrobimy. Pokażę Wam techniki nakierowane tutaj na obszar dołu biodrowego. Jak to może wyglądać. Ale interesuje nas na początku, co się dzieje z twarzą. Zaciśnij mocno zęby. Trzymaj cały czas zaciśnięte. Sprawdzam. I słuchajcie, nam się to pięknie normotonizuje, więc idziemy w bardzo dobrym kierunku. Ponapinę trochę brzuch, postymuluję go trochę, no, napięć raz. I tak kilka razy takich napięć, no nie? W ogóle możesz na chwilę też podnieść nogi, poruszać trochę nimi, pokombinować coś. No, tak żebyśmy trochę obciążyli sobie ten obszar brzucha i zobaczyli, czy nam się to, czy nam to nie popsuje po prostu naszej pracy. Okej, okay, dobra. W gabinecie proszę pacjentów, żeby często pochodzili, postymulowali, porobili przysiady, porobili jakieś ruchy, które na przykład były dla nich dyskomfortowe. U Oli Eckhart nie było to nic, nie masz problemu z tym, nie? Stopłowiem, kręgosłupem, nic oprócz głowy. Dobra. Ok, zaciśnij zęby. Trzymaj. I to dalej działa dobrze. Więc teoretycznie na potrzeby, ja sobie jeszcze sprawdzę lokalnie bardziej. Trzymaj. Jest w porządku. Czołowy. Trzymaj. Nie. Słuchajcie, czołowy nam się wyłączył. Czołowy nam się wyłączył. Tu nam napięcie skroniowego. Trzymaj. Zeszło, ale czołowy nam się wyłączył. Czyli zmienił swoją toniczność z hipertonii na hipotonię. To jest bardzo częsta sytuacja. Więc zobaczymy sobie fajnie, ponieważ będziemy mogli sobie ocenić, co powoduje nam wyhamowanie mięśnia czworobrzusznego, a nóż widelec może ty zdalej, ja mam brzuszna i ten obszar, który nam został. Może tak się zdarzyć. Zrób sobie taki ruch, żeby obciążyć mięśnie czołowe. Trzymaj, trzymaj go, no. Trzymaj, trzymaj. Cały czas. Trzymaj cały czas. Trzymaj. Niekoniecznie. Trzymaj. Okej, okay, ale tutaj. Dobra. Puść. Więc jakaś część dalej przedniej taśmy. Mamy tutaj obszar. Poszukamy sobie w takim razie jeszcze dokładniej. W porządku? Zrobimy sobie trik dla otrzewnej ściennej przez pępek. Pociągnę sobie w stronę przeciwno do miejsca, które zlokalizowałem przez bramkę bólową, bo się może okazać, że ciężko mi palpacyjnie to znaleźć. Pociągnę sobie. Brwi do góry. Trzymaj. Ok, działa dobrze. Więc mamy coś tutaj, co ciężko jest spalpować. Trudno, wykorzystamy sobie otrzewną ścianę tej pracy. Ok, czyli dalej lecimy sobie z dolną częścią jamy brzusznej. Na razie pracujemy sobie w ten sposób, że prosta. Jedna z bardziej ulubionych moich technik do pracy z dołem biodrowym. Siedzę sobie po stronie przeciwnej. Wchodzę sobie tutaj pod kolec biodrowy przedni górny. Zahaczam się. Ściągam wszystko do siebie. Wybieram sobie luz i chwilkę sobie czekam. Trochę ciągnie, no nie? Tak. Trochę, no nie? Pokażę coś Ci fajnego. Z
Staraj się prawą nogę suwać po leżance do dołu. Spróbuj. Na filmie. Było kiedyś coś takiego. No, z tego robiłem. Tak, to jest bardzo fajna rzecz, którą daje pacjentom do autotrapu. Lepiej. Lepiej teraz? O, okej. Okay. Weź się, że wróć. Widzisz, a powinno nam bardziej ciągnąć. Nie chcę wracać. Wrócenie będzie teraz fajne. A, okej. Okay. No, dobra. Mhm. Chyba po prostu skoncentrowałam się na czymś innym. Okej. Okay. Dobra. Nie, nie. Chwilę sobie, na przykład wybiorę sobie ten luz jeszcze. Poczekamy sobie. Mogę sobie oprócz takiej pracy statycznej delikatnie ciągnąć, wykonując techniki mięśniowo-powięziowe do siebie. Okej. Możemy też zrobić, wykorzystując pępek i pracę z otrzepną ścienną, a jedną ręką ciągnę do siebie, a drugą ręką chwytam za pępek i też ciągnę do siebie. Mhm. Więc jakby te tkanki atakuje z dwóch stron, można powiedzieć. Dobra, słuchajcie, ostatnia rzecz, która nam została, to jest ta praca z otrzepną ścienną i jakimś tematem właśnie w obszarze pęcherz, macica, gdzieś tutaj coś nam się troszeczkę popsuło. A może też są po prostu tkanki miękkie, mięśniowo-powięziowy obszar? Ciężko powiedzieć, dlatego że to nie mamy żadnych objawów związanych z narządami trzewnymi, ale wiemy, że mamy jakiś tutaj problem, który nam zaburza pracę mięśnia czołowego pod kątem całego przodu ciała, pewnie tylko czołowego, bo to nie jest tak, że mamy popsute tutaj randomowo nam pada czołowe, tylko to jest najczęściej większy obszar, jakaś konkretna sekwencja czy to łańcuch mięśniowo-powięziowy, ale mam po prostu punkt wyjścia i punkt terapii. Nie marnuję specjalnie czasu, żeby ocenić, jak dużo rzeczy uda mi się poprawić. Bez sensu, tak? Dobra. I teraz co my tutaj robimy? Zahaczę się głębiej w te tkanki. Okej, okay, tutaj hop. I wykorzystam sobie tego otrzepną ścienną. Ciągniemy w kierunku właśnie do głowowym, tak? Bo wykorzystaliśmy sobie wcześniej pępek do takiej prostej, prostego sprawdzenia pod kątem challenge'u terapeutycznego, czy to jest rzeczywiście obszar dobry do pracy. Tutaj też bardzo ogólnie pracuję z dużą ilością tkanek. O, czy czujesz takie delikatne ciągnięcie? Mhm. Super. Mhm. Tylko właśnie sobie wybierzemy luz tkankowy i poczekamy na rozluźnienie. Popracowaliśmy sesję brzuszną. Dalej mięciutko. Wszystko fajnie. Zobaczymy sobie dalej, jak skroniowy i jak czołowy, tak? Na początku zaciśnij mocno zęby. Super, rozluźnij się. Brwi do góry. Trzymaj. Super. I to też działa dobrze. Rozluźnij się. Jeszcze sprawdzę sobie lokalnie. Oczywiście będzie to samo, tak? Możemy też używać jako zamienniki, bo tutaj nam głównie chodzi o to, żeby w jakiś sposób obciążyć mięsień. A czy ja zrobię to przez rozciągnięcie włókien i zrobienie, można powiedzieć, że skurczu ekscentrycznego, czy będzie to napięcie symetryczne, czy ruch koncentryczny, możemy to obciążyć na różne sposoby. Dobra, okej. Okay. Ola, wiesz co, zrobimy sobie tak, że oczywiście ja ci jeszcze pokażę, aczkolwiek ty już wiesz, bo sobie oglądałaś troszeczkę autoterapię brzusznej, bo to, co będzie ważne, to skupimy się właśnie na obszarze nad pępkiem. Pracujemy sobie z obszarem nad wątrobą szczeponą i nad żołądkiem, żeby sobie to fajnie rozpracować, bo tych napięć mieliśmy tutaj najwięcej. To oczywiście poprawi twoje możliwości ruchowe klatki piersiowej, oddech. Jeżeli jesteś osobą, po prostu, która jest sporo aktywna, dużo biega, to też będzie oczywiście dawał fajny efekt takiego dotlenienia, lepszych efektów treningowych, więc naprawdę dużo plusów tutaj będziemy po pracy z tym obszarem mieli. Jeżeli w ogóle interesuje Was taka praca diagnostyczna, terapeutyczna, gdzie mamy bardzo precyzyjną diagnostykę nakierowaną na układ nerwowy, to oczywiście opcje są dwie, tak? Pierwsza opcja to widzimy się na kursie neurodiagnostyki i terapii stacjonarnie, Warszawa, Kraków głównie. Zapraszam oczywiście z Maćkiem Duczyńskim na ten kurs. Druga opcja jest to opcja oczywiście w wersji online'owej, gdzie mamy tak naprawdę pewne, oczywiście nie jest to kurs neurodiagnostyki, natomiast mamy bardzo fajną opcję diagnostyki i pracę nakierowaną raz w jednym kursie na obszar kompleksu barkowego tułowia, drugi kurs kolano,
kończyna dolna, trzecia właśnie neurodiastyka i terapia bóla głowy. Mniej więcej to zrobiliśmy tutaj teraz, aczkolwiek rozbite na czynniki pierwsze, wszystko spokojnie wytłumaczone i dorzucone sporo takich bonusów, które mocno wybiegają poza stricte samodiagnostykę i terapię w bólach głowy. I oczywiście, jeżeli Was interesuje opcja ruchowa, bo tutaj fajnie byłoby potem też ocenić sobie, jak pracują struktury jamy brzusznej i jak pracują mięśnie powiązane z konkretnymi narządami, czyli klatka piersiowa, szyja, bo z tym jest właśnie związana wątroba, klatka piersiowa, żołądek, obszar szyi, i potem postymulować to ruchowo, i tego możecie dowiedzieć się w fundamentach ruchu. Serdecznie Was zapraszam, żebyście zapoznali się z tymi warsztatami i zobaczyli, ponieważ jest to naprawdę ciekawy sposób pracy z pacjentami, jeżeli pracujecie manualnie albo ruchowo. Oczywiście w związku z tymi wszystkimi warsztatami macie link w opisie, a my oczywiście będziemy się jeszcze widzieć, także na pewno zobaczycie w jakimś dłuższym wydaniu, gdzie omówimy sobie cały proces terapeutyczny, który pojawi się za jakiś czas na naszym kanale, jak Ola troszeczkę doprowadzi się do porządku pod kątem autoterapii i troszeczkę zmiany takich nawyków nakierowanych na pracę z mentalem. Trening uważności, medytacja, to będziemy sobie teraz ćwiczyć. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnych materiałach.